Cześć ciekawcy! Selena Gomez pojawiła się niedawno na American Music Awards 2019. Dała występ, na który czekali wszyscy jej fani, gdyż jak wiecie, był czas, że wokalistka dbała o zdrowie, unikając sceny. Tymczasem to wydarzenie nie przeszło bez echa nie tylko ze względu na powrót aktorki, ale też dlatego, że okazuje się, iż za kulisami Selena miała trochę trudności. Co poszło nie tak? Co Justin Bieber myśli o nowej muzyce swojej byłej dziewczyny? Kto ją wspierał, kiedy była na scenie? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się, jak Selena Gomez pokonała ostatnią przeszkodę przed swoim wielkim powrotem. Wygląda na to, że Selena Gomez powróciła na dobre. Po zmaganiach z problemami zdrowotnymi artystka zagrała w dwóch filmach, wydała nową muzykę i ogłosiła swój kolejny album. Wspaniale, tyle osób nie mogło się na to doczekać. W ramach promocji piosenkarka pojawiła się też na American Music Awards i zdecydowanie znalazła się w centrum uwagi. Oczywiście obok swojej najlepszej przyjaciółki Taylor Swift. Najpierw Selena pojawiła się na czerwonym dywanie w obcisłej zielonej sukience, a następnie wykonała dwa swoje nowe single, Lost You to Love Me i Look at Her Now. Niestety, podczas gdy jej energiczne wykonanie drugiej piosenki Lśniącym Body wypadło dobrze, wokale w pierwszej piosence były wątpliwe. Wielu widzów stwierdziło, że podczas wykonania Lost You to Love Me Selena fałszowała, śpiewała jakby poza rytmem i była naprawdę chwiejna. Zabawne jest to, że piosenka zawiera tekst, śpiewałam fałszując we własnym refrenie, więc niektórzy żartowali, że Gomez potraktowała to zbyt dosłownie. Ale jej fani bronili jej, że mogła to zrobić celowo, aby ożywić słowa. Nie są to jednak jedyne usprawiedliwienia jej fanów, ponieważ jak powiedzieli, dźwięk z występu telewizyjnego brzmiał inaczej niż wideo, które osoby biorące udział w ceremonii publikowali online, mówiły dobre rzeczy o jej wokalu. A co wy myślicie? Okazuje się, że faktyczny powód, dla którego Selena mogła popsuć swój występ, jest zupełnie inny. Osoby jej bliskie stwierdziły, że piosenkarka wywierała na siebie dużą presję, przygotowując się do powrotu. A ponieważ obie piosenki są o złamanym sercu, wydaje się, że Selena podała się ich emocjom. Dotyczyło to również jej fanów, którzy natychmiast pomyśleli, że coś mogło się wydarzyć zanim piosenkarka wyszła na scenę. I zgadnijcie co, nie mylili się. Źródło potwierdziło E! News, że zanim Selena wyszła na scenę, poczuła lęk i doznała ataku paniki. Wszystko przez to, że bardzo się zestresowała. Ale postanowiła wziąć się w garść i wykonać utwory. W końcu ćwiczyła je i była naprawdę podekscytowana powrotem na scenę, ale zdenerwowała się na moment przed wyjściem, ponieważ minęło trochę czasu, odkąd występowała na żywo w telewizji. Cóż, w końcu minęły 2 lata, odkąd była na takiej scenie, w dodatku wszyscy jej przyjaciele ją obserwowali, więc chciała pokazać świetny program. A właśnie, mówiąc o obserwujących ją przyjaciołach, Selena miała wsparcie swojego największego fana, czyli Taylor Swift. Obie stanowiły niemalże doskonały wzór przyjaźni podczas tej ceremonii wręczania nagród. Podczas występu Seleny zauważono okrzykniętą artystkę dekady, czyli Swift, wraz z Halsey, gdy Taylor najwyraźniej pokazywała jej swoje słynne ruchy w rytm muzyki przyjaciółki. A potem Selena odwzajemniła przysługę i kiedy Taylor wyszła na scenę, aby wykonać składankę swoich utworów, ona bawiła się w tłumie razem z mamą Swift. I chyba nie musimy zwracać waszej uwagi na ich pasujące stroje. Najpierw obie pokazały się w zielonych sukienkach na czerwonym dywanie, a następnie zamieniły je na błyszczące body w trakcie swoich występów. Myślicie, że to było zaplanowane? Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ najnowsze single Seleny zdecydowanie zainspirowane są jej byłą relacją z Justinem Bieberem, jest dość zaskakujące, że piosenkarka otrzymała wsparcie od Hailey Bieber. Przed występem na American Music Awards Selena i jej wizerzysta udostępnili na Instagramie zdjęcie jej stylizacji. Materiał przykuł uwagę Hailey Bieber, która ten post polubiła. Czy tym samym pokazała, że nie ma między nimi złej krwi? Być może, ponieważ tak naprawdę nie był to pierwszy raz, kiedy Hailey pokazała swoje poparcie dla Seleny w mediach społecznościowych. Bowiem po wydaniu singla Lost You to Love Me, Hailey, czyli żona Biebera, polubiła zdjęcie Seleny świętującej swoją nową muzyką z przyjaciółmi. A jednym z nich była wspólna przyjaciółka Seleny i Hailey. Wcześniej fani myśleli, że Bieber oczerniała Gomez, gdy wstawiła post, że słucha piosenki zatytułowanej I Kill You. Ale Hailey zaprzeczyła tym spekulacjom, a Selena później poprosiła swoich fanów, aby byli mili. Lost You to Love Me wyraźnie dotyczy związku Seleny z Justinem, więc co o tym myślą państwo Bieber? Hailey zachowuje się tak, jakby nie była największym fanem tekstów, które dotyczą jej męża, ale szanuje Selenę jako muzyka. Rozumie proces twórczy pisania utworów i to, że Justin miał przeszłość. Tymczasem on całkowicie odszedł od tego rozdziału życia i chyba też rozumie, że Selena ma prawo do refleksji nad przeszłością, jeśli tylko chce. Media podają, że zarówno Justin, jak i Hailey chcą, aby Selena była szczęśliwa i znalazła swoje miejsce. Czy to nie jest postęp? Czy to nie jest dojrzewanie? Zresztą ostatnio Justin Bieber zapowiedział, że chce w najbliższym czasie powiększyć rodzinę. I na tym się teraz skupia.
W każdym razie najważniejsze jest to, że Selena Gomez powróciła po przejściu tak wielu wzlotów i upadków. I że jak mówi, jest dumna z tego, jak ciężko pracowała i co osiągnęła w ostatnim czasie. A wy ciekawcy, jesteście podekscytowani, że Selena znów tworzy muzykę? Czekacie na jej nowy album? Co sądzicie o jej występie na American Music Awards? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy wam na codziennych ciekawych informacjach o gwiazdach. Do usłyszenia, cześć!